Zdrowia. Punkty za pochodzenie, czyli jak Ameryka walczy z uzdolnieniem, a ocenia oceny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, zrobiłem kiedyś taki filmik, punkty za pochodzenie, no i teraz jest następny filmik o punktach za pochodzenie. SAT, czyli to jest Scholastic Aptitude Test albo Scholastic Assessment Test, czyli kiedyś to był test na uzdolnienia studentów, a teraz to już ostatnio to zmienili na test i ocena studentów. Także uzdolnienie już zniknęło kilkanaście lat temu, no bo było powiedziane, że to jest rasistowskie, że podkreślanie uzdolnienia przy teście dla studentów, no to nie jest to takie dobre. No i teraz ten SAT, no bo to jest ten właśnie skrót, powiedział, że musi popracować nad różnorodnością, czyli College Board. College Board, no to jest taka rada college'owa, która ona prowadzi, to jest non-profit, czyli kompania, która zasadniczo nic nie produkuje, tylko jest no, dla ogólnego publicznego, dobra publicznego, tak, że to non-profit, no to są kościoły, biblioteki, muzea, najróżniejszego rodzaju organizacje, które nie produkują komercyjnie, nie robią czegoś dla zysku. No i ten SAT to jest właśnie nie dla zysku. Oni zbierają dane i prowadzą testy ołówkiem numer 2 jest to prowadzone, dwa są egzaminy, no i te punkty wchodzą właśnie, dają do szkół i w szkołach patrzą się na te wyniki. No i teraz ten nowy numer taki, który wchodzi, czyli nowa liczba, którą ten college chce zrobić, czyli tej różnorodności, no to ma mieć 15 najróżniejszych takich punktów dotyczących biedy w rodzinie tego studenta czy studentki, ile bandziorów, jakie są kryminalne poziomy w jego sąsiedztwie, w tej szkole, gdzie chodził, tam, gdzie mieszkał i tak dalej, i tak dalej. No i 50 koledzy właśnie to już użyło tych liczb do oceniania czy przyjmowania studentów do swoich szkół, a ta rada college'owa chce już rozciągnąć na 150 najróżniejszych instytucji szkolnych w przyszłym roku i no w zasadzie rozszerzyć to na wszystko. Czy rasa studenta jest ważna? No na Harvard University, to tam, gdzie był film Love Story nagrywany, Chińczycy przyszli, powiedzieli, że właśnie Harvard jest rasistowski, no bo przyjmuje murzynów, a nie przyjmuje żółtych, którzy mają 30% większe wyniki, lepsze wyniki niż murzyni. No i również, i to idzie już do Sądu Najwyższego, również w Północnej Karolinie też w Chapel Hill zaczęły się sądy i sprawy, jak również i w Kalifornii. Ten SAT, no to wyniki statystyczne są takie, że biali mają więcej o 177 na... Maksimum jest 1600, no ale średnia jest tam 1200, 1100, 1900. Ale biali mają 177 więcej niż czarni, a 133 więcej od brązowych. No ale żółci dla odmiany, no to mają 100 punktów więcej średnio niż biali. Także jeżeli się popatrzy, no to jest duża różnica. No i SAT zaczęło patrzeć, kto ile gdzie zarabia, jakie wykształcenie mają rodzice. No i się okazuje w zasadzie, że tam, gdzie rodzice zarabiają ponad 200 tysięcy, no to ta średnia jest 1230. Jeżeli zarabiają 150 do 200, no to powiedzmy jest 1170.
no powiedzmy 60 do 80 to jest 1090 i tak dalej, no jeżeli ktoś zarabia, rodzice zarabiają mniej niż 20 tysięcy, no to średnia jest 970. No także, że te dane statystyczne widać, że się przesuwają. No i teraz też jak się popatrzy na dane statystyczne rodziców i wykształcenie, czyli jeżeli rodzice mają 12 lat szkoły podstawowej i średniej plus 6 lat, czyli 18 lat wykształcenia, no to średnia jest 1200. Jeżeli rodzice mają 12 lat plus 4 lata, no to średnia jest 1230. Jeżeli rodzice mają 12 lat plus 2, czyli tak zwane associate degree, no to jest 1040. No jeżeli mają tylko 12 lat wykształcenia, no to jest 1000, a jeżeli nie mają wykształcenia, no to średnia dzieci jest tam 944. Także to jest, widać, że to jednak te dzieciaki no, reprezentują, czy tam uczą się, czy mają wyniki, w zależności tak jak ich rodzice. Także pierwsze pokolenie, ludzie, którzy przyjechali do Ameryki, no to na pewno dzieciaki mają mniejsze. No i teraz właśnie ze względu na rasę. Azjaci, żółci, średnia 1223. Biali 1123. Hiszpanisze, czyli hiszpańskojęzyczni, jak to mówią, brązowi 990, no i czarni 946. Także jest duża, duża różnica. No i właśnie ten SAT się wziął za ocenianie. No jak oni mają oceniać? Oni teraz powiedzieli, że będzie coś takiego, jak będzie skala 100 punktów, od zera do 100. No i to będzie środowiskowa tabela studenta. No i pokazuje, czy jest biedny, czy jest bogaty, czy miał możliwości, czy nie miał możliwości, jak jest w stosunku do tych swoich kolegów ze szkoły. No i podkreślane jest też, że to jest taki ogólny poziom ogólny trudności życia. No i średnia jest 50. No jeżeli jest powyżej 50, od między 50 a 100, no to znaczy, że ma trudności, ale jeżeli od 0 do 50, no to znaczy, że miał przywileje. Także jeżeli dostanie 100 punktów, to znaczy, że miał wyjątkowo podgórkę. No jak to jest podgórkę? No podgórkę to patrzą na rodzinę. Na rodzinę patrzą i jaki jest średnia dochodu. Później patrzą, czy jest samotna matka. Jeżeli jest samotna matka, no to trudności znowu dokładają. Patrzą na poziom wykształcenia rodziców, no to znowu jest poziom. Patrzą, czy jego angielski to jest jako język drugi, czy jako język ojczysty. No jeżeli jest język drugi, no to ma trudności, znowu dostaje punkty. Patrzą się na społeczeństwo, patrzą się na dzielnicę, gdzie mieszka. No i jak wspominałem, ile bandytyzmu jest w tym rejonie. Później patrzą, jaka jest bieda. No bieda teraz na jedną osobę w Ameryce to jest 12 tysięcy, na jedną osobę to jest poziom biedy. Na rodzinę chyba dwuosobową no to jest 24, na trzy osoby chyba 36. No i w Ameryce na jedną osobę to wszystkie dodatkowe jakieś takie te zasiłki, nie zasiłki, czy pomoc federalna, no to jest do 400% biedy, poziomu biedy. Czyli jeżeli ktoś zarabia, jedna osoba zarabia poniżej 36 tysięcy, no to w zasadzie, no to nic nie dostanie z tego zasiłku, czy tam obniżek państwowych, no ale jeżeli zarabia 24 tysiące, no to 24 tysiące to jest dwa razy więcej niż 12 tysięcy, czyli 200%, czyli już dostaje jakieś tam współczynniki, jakieś, jeżeli składa powiedzmy o ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej. No i patrzą też również na wartość domów w okolicach. No i również patrzą, ile w tych okolicach jest, przepraszam, i
patrzą, ile w tych okolicach jest domów pustych. Czyli jeżeli domy są opuszczone, to znaczy, że ktoś się wychowuje w ciężkich warunkach. No i są to te trudności, czyli znowu dodają te punkty za pochodzenie. No i teraz jeszcze szkoła. Patrzą na szkołę. Jeżeli patrzą się, jak ci studenci są uczeni, jaki jest ta dyscyplina i jaki jest poziom tych przedmiotów i tych profesorów. Patrzą się, jaki jest śniadania za darmo, czy dają, tak? Czy te lunche, no bo lunche są kupowane w Ameryce przez państwo, są za darmo w niektórych szkołach, jeżeli są wymagane, czyli dla tych studentów, którzy starają się dostać do koledżu, jeżeli w tym rejonie jest jakaś wyższy poziom biedy, czyli Washington daje z podatków podatnika pieniądze na ten darmowy lunch, to znaczy to, że ten student miał więcej trudności niż przywilei. No i wtedy idzie w kierunku tych ekstra 100 punktów. No i jeszcze czwarta sprawa, to jest tak zwany AP. AP to jest taki Advancement Placement, czyli jeżeli jest taka możliwość, że jeżeli ktoś jest wyjątkowo dobrym studentem, no to bierze taką książkę, wstęp do jakiejś filozofii, czy wstęp do angielskiego, czy do matematyki, czy do calculus, czy tak dalej. No jeżeli jest w stanie nauczyć się tego materiału, no ale to ten pierwszy semestr w koledżu, przepraszam bardzo. Jeżeli jest w stanie się nauczyć tego pierwszego semestru, no najróżniejszych, no bo może wziąć tam historię, filozofię i tak dalej, no to jeżeli zda ten egzamin, no to dostaje powiedzmy 3 kredyty. 3 kredyty to znaczy 3 godziny wykładów tygodniowo przez 14 tygodni, no i na 4-letnie studia, no to potrzeba 120 kredytów, to tak się mniej więcej liczy, no ale to patrzą, czy ten student miał możliwość wziąć te kredyty Advanced Placement, czy nie miał. No jeżeli nie miał szansy, żeby wziąć te testy, no to by miał trudności. No to znowu mu dodają za to. W Yale, no to jest dosyć taki ostry w tych socjalnych, socjalistycznym wyrównywaniu. No i on teraz już 20% od tych jest przyjmowanych na podstawie tych punktów dodatkowych. Jeżeli Sąd Najwyższy powie, że nie można brać pod uwagę rasy, czyli koloru skóry, no to oni są przygotowani na to, że będą przyjmowani na podstawie tych 15 innych warunków bez koloru skóry. No na jedno to wychodzi, no bo bardzo dużo tych dzielnic czy tych szkół, no to wiadomo, gdzie to jest. No także nie będzie używane słowo kolor skóry, no ale to samo z sobie wychodzi. No na Florydzie, Floryda, powiedzmy, to jest Uniwersytet Stanowy, no to oni teraz już mają, powiedzmy, 42% niebiałych. Mają 45% niebiałych, a podskoczyło 42%, a jeszcze rok czy 2 lata temu to było 37%. Także, że wszyscy ci profesorowie są bardzo dumni i tłumaczą, że w zasadzie będą przyjmować wszystkich tylko nie białych. No, jak podskoczyło 42%, no to jest duża nieproporcjonalność, no bo jeżeli Murzynów jest 12% w społeczeństwie, czyli czarnych jest powiedzmy 12%, a brązowych jest chyba tam 18, no to razem jest 30, no to 30%, a studentów jest 42%, czyli już nie jest więcej, przyjmują niebiałych niż proporcjonalnie do społeczeństwa, także to już jest
coś nie tak. No i wielu z tych postępowych socjalistycznych dyrektorów i kierowników uczelni po prostu mówi, że to jest najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić. No i że ci, którzy dostaną w dupę, no to po prostu dostaną biali z przywilejami. No problem jest taki, że to wszystko się znowu przesunie, bo jednak powstaną jakieś inne rzeczy. Jeżeli te wyniki są zaniżane, no to cały największy problem właśnie z tymi ludźmi, którzy dostają się do uczelni za pochodzenie, oni po prostu nie wytrzymują i następnym problemem to jest taki, że dużo Murzynów, którzy czy tam czarnych, czy brązowych pobrało pożyczki na studia, no i nie byli w stanie ciągnąć razem z resztą tych studentów i dlatego odrzut czy rezygnacja studentów po pierwszym roku czy po drugim roku jest nieprawdopodobnie wielka i problemem jest taki, że pożyczki studenckie to w zasadzie nie można bankrupcji ogłosić. W Ameryce można ogłosić bankrupcję na najróżniejsze rzeczy i nie zabiorą, powiedzmy, domu, w którym się mieszka. Karty kredytowe można likwidować, najróżniejsze rzeczy można tam likwidować, ale jednak pożyczki gwarantowanej przez Ministerstwo Edukacji nie da rady zlikwidować. I to jest właśnie problem, bo 20, 30, 40 lat temu to studia kosztowały, powiedzmy, połowę tego, co średnio zarabiali rodzice, a na dzień dzisiejszy to studia średnio kosztują roczną średnią pensję amerykańską, także jest to inflacja galopująca. Dlaczego? No dlatego, że Washington zaczął dawać pożyczki, no tak samo jak zaczął dawać pożyczki na domy, wszyscy dostawali pożyczki i domy podwoiły się i potroiły i tak samo studia też zaczęli dawać pożyczki, ludzie zaczęli brać te pożyczki, szli na te studia, coraz więcej ludzi studiuje i kończy studia i jedyne co się dzieje, no to są ciężkie długi, ludzie wpadają i spłacają je przez dziesiątki lat. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrypcji. Dzwoneczek można nacisnąć też dzyń-dzyń. Polecajcie, wysyłajcie, piszcie opinie, piszcie pytania. I do następnego.